Dzisiaj, drogie słuchy, zdobędziemy brązową odznakę fana serialu Królestwo Kobiet. Wdarliśmy się na sesję zdjęciową promocyjną tego serialu. Piękna, no po prostu piękna, trzymaj. Sam serial Królestwo Kobiet jest przedstawiany tak w trochę w zagadkowy sposób, bo to zbrodnia, kasa, kłamstwo, miłość i przyjaźń. Takie są hasła. Tak. I to się w sumie składa na? No najprawdopodobniej nowy hit TVN-u. W tym serialu gra pani rolę? Ineza. Takie imię. Ineza. Ja też się zdziwiłam. Jaki to będzie serial, proszę pani? Odjechany. Cicho, powiedziałam. Mamy zestaw tak niesamowitych aktorek, tak niesamowitych i tak różnych osobowości w tym serialu, że to jest mieszanka piorunująca. To są cztery kobiety, wszystkie są bardzo różne. Przede wszystkim różne przez to, że mają różne doświadczenia życiowe. Jeśli chodzi o mój sposób myślenia, to jestem bliższa postaci, którą gra Karolina Gruszka, niż tym dwóm wariatkom, które są koło mnie. Przebierz się. Ale co, to w co ja... Możesz się nawet ubrać w strój płetwonurka, żeby tylko lekarz uwierzył, że twój mąż w trakcie seksu z tobą umarł śmiercią naturalną. Żeby stanął organ o nazwie serce. Czy to są ciuchy służbowe czy prywatne? Nie, no prywata. A, ja myślałam, że tak wygląda Vera. O nie. Vera jest zdecydowanie po drugiej stronie kuli ziemskiej, jeżeli chodzi o outfit. Jaka jest Vera? Vera jest silna, Vera jest konkretna, Vera jest luksusowa. Vera nie boi się powiedzieć swojego zdania i tego, co ma w głowie. Lubię Verę. To się często zdarza, że dostajesz rolę o tym samym imieniu? Pierwszy raz mi się zdarzyło w życiu. Ja to cię podziwiam. Dla roli złamać sobie nogę. Tak, no moja postać jest tak intensywna, tak energetyczna i tak szalona, że to musiało kiedyś nastąpić. Majątek w równych częściach. W równych częściach? Otrzymują pani Weronika, Ineza, Gabriela. Może nie, to za dużo. Ale kto dostaje kolejne 25%? Obecna tu pani Olga Maj. To jest postać, która tak nagle znajduje się w życiu tych pozostałych bohaterek nie wiadomo skąd, nie wiadomo dlaczego. I w dodatku ona nie za bardzo lubi o sobie mówić. Świetna opowieść, a to serial, no, dobra. No, nie, dobra opowieść. Z czasem się okazuje, że one wszystkie są tak naprawdę równymi babkami i że tak naprawdę to, że mają jakieś swoje słabości, to nie oznacza tego, że w środku nie ma ognia i myślę, że ten ogień i ta moc, którą każda z nich w sobie trochę w innym wydaniu, ale ma, to ten ogień jest cala. Będziesz zarabiał jak dotąd. Poza tym jeszcze lepiej, bo kto będzie podejrzewał cztery mamuśki?